Dzień dobry dziewczyny, jutro tłusty czwartek. Dzień wyjątkowy w roku, wobec którego możecie czuć różne emocje. Jedna osoba może czuć różne emocje. Złość, że w ogóle taki jest dzień i on jest wyzwaniem i on mi coś będzie burzył. Radość, że jest taki dzień, że mogę dać sobie dyspensę bez wyrzutów sumienia. Strach, jak przebiegnie ten dzień, czy popłynę, czy nie popłynę. To może być właśnie też mówię, niepokój. To może być u innej osoby poczucie straty, że nie skorzystam z tego dnia, bo właśnie jakąś decyzję podjęłam a propos mojego jedzenia. I te emocje mogą się przeplatać i mogą się bardzo różne pojawiać w ciągu tego dnia. I nie ma na to jakiejś złotej rady. Ja osobiście do dnia takiego jak tłusty czwartek podchodzę tak jak do każdego innego dnia. Czy to będzie wyjazd na wakacje i szwedzki bufet, czy wesele, czy tłusty czwartek, czy inny dzień, po prostu z uważnością na siebie. Są pewne takie zasady, których staram się trzymać tego typu, tak? Że jeśli coś jest dla mnie jakby niesmaczne, ja to spróbuję i to jest niesmaczne, nie cieszy mnie, to uważam, że nie jest wystarczająco wartościowe, żebym to jadła, to mogę przerwać jedzenie, tak? Albo jeśli będę głodna, to będę bardziej skłonna do tego, żeby sięgnąć po rzeczy mniej wartościowe. Ale jeśli będę tego dnia najedzona, będę dbała o regularność posiłków, to będzie mi się pewnie łatwiej oprzeć jakimś takim pączkom, niekoniecznie takim, które bym chciała jeść. Dopuszczam różne scenariusze. Może być tak, że dzień się ułoży tak, że na mojej drodze nie stanie żaden wartościowy pączek, który rzuci mnie na kolana. Ja tego dnia nie zjem pączka i nie jest to dla mnie problem, dlatego że ja naprawdę pączki mogę jeść każdego dnia. I te pączki są w moim domu, mieszkam koło piekarni, czasem mój mąż rano idzie, przynosi pączki dla moich dzieci na śniadanie. Na marginesie powiem, że ja na przykład pączki obieram z takiej tłustej skóry, bo ja po prostu nie chcę moim dzieciom dawać i im obskubuję i tak naprawdę nieraz połowa prawie pączka ląduje w koszu, ale jeśli już chcę pogodzić. One lubią pączki, dzieci lubią słodkie, więc jeśli już je pączka świeżutkiego, upieczonego w nocy, czasem jeszcze ciepłego i raz na jakiś czas taki pączek je, obieram go ze skóry, przynajmniej mam spokojniejsze sumienie. I czasem przy okazji tego, ten kawałek tego pączka spróbuję, mówię, to nie jest takie smaczne, jak ja bym chciała, żeby było. Jest za słodkie, nie sprawia mi to przyjemności. Ja nie jem tych pączków. Nawet poprosiłam, żeby mąż mi nie kupował, bo na początku kupował i on nie kupuje. Ja nie mam takiej potrzeby i nie mam poczucia straty. W związku z tym, jeśli nawet taki pączek miałby się gdzieś znaleźć wokół mnie jutro, to nie jest to żaden problem dla mnie. Ale jeśli wokół mnie pojawią się pączki domowej roboty, może moja mama upiecze, może moja ciocia, bo czasem przywozi, to może się zdarzyć, że ja zjem 5 takich pączusiów, albo 6, nie wiem. Będę decydowała na bieżąco, w zależności od tego, jak będę się czuła, czy jak moje ciało będzie na to reagować, czy będę przesłodzona, czy będę ociężała, może będą 2 pączki, może będzie 5 pączków, nie wiem, ja nie wiem. Podejmuję decyzję z uważnością na siebie i na swoje ciało. I do tego też Cię zachęcam, że jakby zastanów się po prostu, tak? Czym dla Ciebie jest ten dzień? Jakie emocje Ci towarzyszą, kiedy o nim myślisz? Jak chciałabyś się czuć na koniec tego dnia? Jak to się ma do jakichś Twoich planów żywieniowych? Może chcesz zjeść pączek i to jest okej, ale wiesz, możesz na przykład, jeśli korzystasz z pomocy dietetyka, nawet dzisiaj jeszcze zadzwonić i zapytać, jak masz sobie ten pączek w swoim dniu jedzeniu rozplanować na przykład. Czasem dla spokoju sumienia można spytać specjalistę, co on nam podpowie, jak mamy sobie to dopasować, żeby się z tym dobrze czuć. Możesz po prostu zrobić sobie high life. Kto wie, jeśli zrobisz to, jest to Twoja świadoma decyzja. Wiem, może nie powinnam, ale już dzisiaj decyduję, że zjem i że będę się cieszyć i nie będę sobie tego wyrzucać. To też jest okej, tak? Jak zaczynasz jeść, możesz jeść powoli. Jak jesz powoli, zawsze możesz podjąć decyzję, czy naprawdę chcę tego pączka skończyć, tak? Czy przerwę w połowie i podziękuję. Może tak być. Ale też chcę Ci powiedzieć, że niezależnie od tego, jaką decyzję podejmiesz i czy ten dzień przebiegnie pod względem pączkowym tak, jak sobie zaplanowałaś, czy nie, to jest tylko dzień. Jeden dzień w Twoim życiu. Wyjątkowy,
pod pewnymi względami, bo jesteśmy atakowani pączkami dookoła. Jak chcąc, nie chcąc, nieraz po prostu my możemy mieć postanowienia, po czym wjedzie na stół talerz pełen pączków i się nie uda dotrzymać tego, co się zaplanowało. To po takim dniu po prostu można postawić kropkę i przewrócić stronę w kalendarzu. Zadbać o siebie, żeby nie być na siebie zezłoszczonym, żeby nie mieć wyrzutów sumienia. Tak jak Wam często powtarzam, z łagodnością i z wyrozumiałością. Nie jesteśmy maszynami, jesteśmy tylko ludźmi. Możemy mieć słabszy dzień, możemy mieć wręcz przeciwnie dzień, w którym sobie pozwalamy na więcej radości i luzu w tym temacie. To jest okej, jesteśmy tylko ludźmi, wybaczmy sobie, cokolwiek by się tam wydarzyło. A ja po prostu życzę Wam, żebyście zasypiały jutro z uśmiechem na ustach, ze spokojem w sercu, jeśli się da, to z lekkością w brzuchach również. Pozdrawiam i wszystkiego dobrego.